Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś, drodzy Państwo, podsumujemy dla Państwa wczorajszą bitwę o Monte Cassino, zakończoną zwycięstwem pułkownika Sienkiewicza, bo to pułkownik Bartłomiej Sienkiewicz. To jest trochę tak odwrotnie, wiecie Państwo. Na przykład Andrzej Stróżny lubi się nazywać pułkownikiem, a Bartłomiej Sienkiewicz, który tego tytułu nie słyszałem, żeby kiedykolwiek używał publicznie, to jemu się przypomina, że on jest pułkownikiem. No więc pułkownik Bartłomiej Jeden nie Sienkiewicz. chce, drugi chce. Jednemu wszystko jedno jest, a drugi chce. Koniecznie. Pułkownik Bartłomiej Sienkiewicz po prostu zwyciężył w bitwie o Monte Cassino. Jest przykro, ponieważ Monte Cassino, do którego obrony porównał jeden z jakichś polityków PiS-u walkę o TVP, zapominając, że na Monte Cassino No na broniło pewno Błaszczak, bo jest historykiem z wykształcenia, to Błaszczak, oni dobrze, dobrze uczyli się. na Monte Cassino bronili się Włosi z Niemcami. To była linia Gustawa słynna i bronili się coś koło 4 miesięcy. Ja jestem dobry z historii, jak zauważyliście Państwo, Ale że na. Jarka oblegały wszystkie nacje, ja myślałem tylko Wasin, a to jeszcze Górkowie jacyś, jeszcze inni, to nie no, to chyba Jarka aż tylu nie oblegało różnych, tylko nasi i Ruscy. Bo że później padł i się puścił, no to tak nie było, no to tak wyszło, no. Opierał, aż się puścił. No właśnie, natomiast Jarosław Kaczyński w każdym razie trzymał się, ale się puścił. W każdym razie Legł. naległ. Nie po raz pierwszy. W każdym razie nie po raz ostatni, bo jeszcze, drodzy Państwo, tak uprzedzając fakty, to nie Czy jest do. wiesz, no to nie wiadomo, czy dużo zdobywców jeszcze będzie chętnych. To jest Ale pochodne. to nie jest. Ta góra już jest taka Zawsze już nie pierwszej Tomek, świeżości. huzarzy mi. Tomek, w każdym razie żarty na bok, to już jest, to nie jest Tam nawet są to. ruiny klasztoru, tam są ruiny już, Janek. Nie ma przeora i klasztora, tam ruiny są. Dobrze. To nie jest nawet początek, to znaczy to jest tak naprawdę pierwszy krok w końcu, bo w końcu go ludzie zauważyli. Trzymali się 8 dni. Bo miało być 24 godziny, trzymali się 8 dni. Uwaga, dobę dłużej niż Westerplatte. Więc są sukcesy. W każdym razie nie wiem, jeszcze jakichś nie znaleziono zwłok, czy kogoś zastrzelili, kto chciał się poddać pierwszy. Jest ranna pani posłanka, ale wytrzymywała i nie chciała jechać do szpitala. Tam blisko jest MSWiA, to na piechotę przeszła, bo nogi miała zdrowe, a to nieważne. Trzymała W się, każym razie, co jest najważniejsze? pobita przez dyrektora telewizji, Co jest najważniejsze? zatrudnionego przez Kurskiego. Rzekomo pobita, Tomku, rzekomo. Nie, no nic tam się nie działo, no Janek, no Rozumiem. tam wszyscy poszli, wieczorem wszyscy poszli zarobić na ten blat, tak powiedzieli, że policjanci mówili, o, przyszli zarobić na ten blat. Nie, ale to w każdym razie teraz, co teraz się będzie działo dziś? Więc no jest. Wczoraj Roman Giertych na Twitterze proponował Krajową Radę Sądownictwa. Są w tej chwili dwa Cino. po Monte Cassino, to chyba od razu Rzym się poddał jakoś szybko. No szybko, później droga na żywo została otwarta. Tak, dlatego że właśnie, bo Monte Cassino, to prawdziwe Monte Cassino, to było właśnie otwarcie drogi na Rzym. To długo trwało, ale jak już się otworzyła droga na Rzym, to wtedy się po prostu już wszystko już poszło jak z płatka. I to było tak, że to myślę, że będą szybsze działania, bo gdzieś Monte Cassino się gdzieś w połowie maja skończyło, poddało, a Rzym padł na początku czerwca, to zdaje się był 4 czerwca. No, moim zdaniem Krajowa Rada Sądownictwa padnie szybciej. Podobnie jak ten Trybunał Julii Przyłębskiej, Trybunał Kucharki. To są dwa ostatnie bastiony. Oni teraz już nie mają TVP. Nawet mając to TVP, nie byli w stanie zwołać jakiegokolwiek pospolitego ruszenia w swojej obronie. Tak naprawdę, drodzy Państwo, ludzie
po prostu ci, którzy głosowali na PiS, to była taka transakcja, która nie obejmowała od nich wychodzenia z domu i narażania się. To byli ludzie, którzy uważali, że zarobili na PiSie, albo ludzie, którzy uważali, ale ten PiS tym bogatym daje w 4 litery, ale tam po prostu, a tego tutaj złodzieja, prywaciarza jednego, jak dojechał po prostu. To były tego typu uczucia, już nawet oprócz tych głosów ludzi, którzy uważali, na przykład część emerytów w ogóle potraciła pieniądze, natomiast przez to, że PiS zamiast dać uczciwą waloryzację, bo gdyby popatrzeć na pensję, wiecie Państwo, za rządów Platformy Obywatelskiej od 2007 do 2015 realna wartość, czyli po odliczeniu inflacji, to było około 15%, chyba nawet trochę ponad, czyli to jest mniej więcej 1/6 z hakiem. Za rządów PiS-u wartość tych świadczeń spadła o 1/10, czyli jakbyśmy odliczyli tą inflację, nie patrzyli na to, co mamy w portfelu, tylko co możemy za to kupić, to emerytury zmniejszyły się. One się bronią tym, że doszła trzynastka i czternastka, czyli gdyby oni dali normalnie, to by po prostu robili normalne waloryzacje. Dlaczego oni tego nie zrobili? Dlatego, że im po prostu wychodzi z badań, a są takie badania, wiecie Państwo, że jeżeli kelner da najpierw jakieś 3-4 cukierki, a potem wróci i dorzuci jeszcze 10, tak jakby po prostu skądś skołował, to on dostanie większy napiwek niż ten, kto przyjdzie i od razu wróci 20. Albo tego. Dlaczego tak jest, nie wiadomo. Tak po prostu jest. Psychologia, tak ta głowa działa. No. Tak. I tak samo jest tutaj. Po prostu ludzie, PiS po prostu daje ludziom mniej, ale daje w osobnych transzach i robi wrażenie, że gdyby dawał 12, było 12 przelewów uczciwie zwaloryzowanej emerytury, to ludzie byliby mniej szczęśliwi niż mają 14 emerytów. No, czysta psychologia. Natomiast powiedz mi, Tomku, co tam w ogóle słychać? Poza oczywiście wyciem, płaczem Wąsika i Kamińskiego o tym zrobieniu. Zaczniemy od policji. Rzeczywiście gratuluję, panie komendancie stołeczny, jeszcze, bo jak mówiliśmy poprzednio, że pan dał tylko dwóch policjantów, kiedy tam Jarosław był oblegany, że oblegał, nie, nie, ciężko powiedzieć, bo ja już nie chcę w jego prywatne sprawy wchodzić, jak to tam u niego jest, no to już teraz, wczoraj, no to od radiowozów po prostu się roiło. I na Jasnej, i na Woron, bo tak oni mówią, na Woron, tak, także na Woronie było dużo, to trzeba przyznać. No i policjanci pokazali, jak lubią PiS. Trzeba zobaczyć, jak wyglądało próba wejścia posłów, jak to wszystko się działo, jak policjanci lubią i szanują posłów PiS-u. Pamiętają wam te wszystkie miesięcznice, te wszystkie inne historie, a będzie jeszcze lepiej. Naprawdę nie, czy panowie policjanci, nie bijcie posłów, bo to jest nieładnie i naprawdę nie bijcie posłów, bo się można spocić. Także tak. Nie, żartuję, oczywiście nie. Nie. Posłów bić nie wolno. No i tutaj jeszcze jest jedna niezwykle ciekawa sytuacja. Wydaje mi się, że dzisiaj pan prezydent Duda tak w taki elegancki sposób zabawił się i z Jarosławem, i z naszymi dwoma ulubieńcami, czyli z Kamińskim i z Wąsikiem. Bo pan prezydent Duda, po tym, kiedy Jarek tam wył, piszczał i co on tam jeszcze wyczyniał, podobnie, że on potrzebuje tutaj, prawda, odsieczy, no, krzyczał o tą armię Węka, no wiesz, to słynna rzecz, że tutaj, no, gdyby chciał, to by już tutaj, wiesz, od razu z nimi poszedł do telewizji, byłoby z głowy. I pan prezydent mniej więcej w tym czasie albo wcześniej spotkał się na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, byli wszyscy. I jak patrzyłem, zaczął tą radę, nawet nie wspominał nic o tym, co się dzieje w telewizji. Rozmawiał o czymś innym. No i później, jak skończyła się ta rada, wymienili sobie z Donaldem Tuskiem, którzy są w miarę niezłych relacjach, wymienili sobie takie krótkie informacje. To znaczy, że Duda zaapelował, żeby koniecznie oszczędzić media narodowe
i tak potraktować łagodnie. No a Donald Tusk tutaj oczywiście powiedział, że będzie konsekwentny, ale że to będzie wszystko okej. Okay. Także wymienili się korespondencją. Duda zrobił swoje, a zrobił jeszcze fajnie, bo Duda zaprosił do siebie na 17:30 Kamińskiego i Wąsika. Piękne zdjęcia, rewelacja. Naprawdę opinia prawna pana magistra, tak, magistra Dudy jest taka, że to jego ułaskawienie, które było już wcześniej, to ono cały czas jest ważne. No, sądy mówią, że nie, ale Duda mówi, że ważne. Ale wiecie Państwo, jak to będzie dalej? Dalej to będzie tak, bo tak jak mówi mecenas Giertych i później pan mecenas Dibuła mówił też, tak samo, że po prostu coś się wydarzy. To znaczy, teraz w związku z przepisami, które wprowadził PiS, to sąd jest zobowiązany przesłać szybko ten wyrok do sądu, który wykonawczego, czyli ten sąd okręgowy wysyła do sądu rejonowego, a ten sąd natychmiast wydaje postanowienie o doprowadzeniu do aresztu. Także jakby tak wszystko dobrze poszło, to jest dzisiaj Kamiński. Jakby tak ktoś chciał, to może być w areszcie. Jeszcze dzisiaj tak, tak Maciek, tak. Znaczy tak, to, znaczy to jest, to jeszcze jest kwestia Mariusz, jeszcze godzin. dzisiaj. To jest kwestia godzin. Marszałek Hołownia mówi, że no w zasadzie on nie jest prawnikiem. Skromny chłopak mówi, że on się pyta, ale to według tego to już jemu nie pozostawia. Naprawdę przepisy nie pozostawiają tutaj żadnej możliwości. Więc po prostu on już musi wygasić mandat, kiedy przyjdą dokumenty z sądu. Ale oni mają prawo jeszcze odwołać się od tego, że wygaśną ich mandaty. W ciągu 3 dni się mogą odwołać i w ciągu 7 dni sąd będzie mógł, no Sąd Najwyższy się wypowiedzieć, czy te mandaty są, czy tych mandatów nie ma z odwołaniem, ale tak jak mówią panowie mecenasi, to nie wstrzymuje biegu wykonania tej kary. Także czy te, będziecie mieli jeszcze te 10 dni? Cholera wie, kto by pomyślał. A wiecie, no zrobiliście dobrze, bo przyspieszyliście to, żeby pójść szybciej do aresztu, że już wszystkich trzeba szybko do aresztu zrobić. To takie przepisy, że się sami ustalili. A mówiliśmy wam, to Janek pierwszy mówił, że sami się ustalacie przepisy. Ja wam mówiłem, że robicie sobie problem z telefonami i telefony jeszcze są raz w tygodniu. Jakbyście byli inaczej poukładani, żebyście sobie inaczej radzili, to byście dzwonili sobie codziennie, bo w więzieniu tak jest. Ale wy to tam raz w tygodniu, dryń, dryń i koniec. Ale podsumowując, drodzy Państwo, mamy pierwszy krok w. Rozpoczął się upadek kaczy stanu. Co jest teraz drugim krokiem? Krajowa Rada Sądownictwa. Państwu to wiele nie mówi. Większości ludzi nie rozumieją, o co chodziło ten spór. To się dopiero zaczyna się rozumieć, kiedy się siedzi z kajdankami na rękach. I wchodzi się na salę sądową i bardzo by się chciało, żeby ten sędzia, który siedzi naprzeciwko, tego wchodzi na salę najpierw, albo sędziowie, żeby oni byli uczciwi, żeby nie. Nie go zależy wasze życie. Tak? Ja to Tak. dwa razy przeżywałem. Ale żeby nie było tak, że oni są w zmowie z prokuratorem i grają w tej samej drużynie, że oni uczciwie obejrzą dowody. Jeszcze raz, drodzy Państwo, areszty tymczasowe za rządu PiS-ów wzrosła liczba mniej więcej dwukrotnie, to znaczy z około 4,5 tysiąca, trochę mniej, do prawie 9 tysięcy. Nie wzrosła liczba wyroków skazujących. Oni po prostu uczynili z więzień narzędzie tortu. My cię wrzucamy do aresztu, niszczymy ci całe życie, a następnie przychodzimy do ciebie co jakieś 2 tygodnie, po 2 tygodniach po tym i mówimy: możesz wejść. Dzisiaj. Tylko powiedz, przyznaj się. Powiedz tak, a czy przyznaj się, powiedz, pomów kogoś. Tomek miał pomówić pana. Pluska, Bondaryka i Wojtunika. I to jest, i ponieważ zdaniem tych, którzy go zamykali, był w stanie opowiedzieć rzeczy ciekawe. Tu nie chodzi o to, czy one są prawdziwe, czy nieprawdziwe, tylko one się spinają. Jak oni działali, to mi kiedyś opowiedział Roman Giertych, bo ja się pytałem, ale po co im chodziło z tym wchodzeniem do niego do domu, do we Włoszech?
Przecież no, gdyby nawet zakładać, żeby robił coś nielegalnego, to przecież nie trzymałby jakiejś takiej półki, nie wiem, we Włoszech pod hasłem, nie Tu wiem. jest głowa, tu jest ręka, tu Tak. jest złoty pierścionek, który ukradłem, a Ja właśnie tutaj dolary. zadawałem pytanie, o co szło z tym? No i on mi odpowiedział, że chodziło o kalendarze. Że gdyby dostali jego kalendarze z lat poprzednich, z kim się spotykał, co robił, to byliby w stanie z tymi kalendarzami usiąść z ludźmi, którzy następnie by złożyli zeznania, mając tą wiedzę, że wtedy się z nim widzieli, że wtedy z nim rozmawiali, że tam doszło do tego. I byłaby, na przykład Tomka, jak pomawiają w pierwszej sprawie, opowiadają, że mu wręczali 10 razy po 80 tysięcy złotych, tylko ta kwota 10 się nawet nie spina z liczbą miesięcy znajomości, ale nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie potrafią powiedzieć, gdzie się spotykali i gdzie wręczali i skąd brali pieniądze. Nie potrafią podać daty. Dlaczego? Bo jakby podali datę, to może się na przykład okazać, że Tomek był w stanie udowodnić, żebyśmy znaleźli, że tego dnia był tutaj, tu są zdjęcia, tu jest pieczątka z paszportu i byłby problem. Wiecie Państwo, ja to uważam, że jest śmieszne, ale kiedyś było taki wyrok, który się, zdaje się, chyba w źle uprawomocnił. Zbigniew Stonoga pokazywał wyrok, że został skazany za pobicie nieustalonej osoby w nieustalonym miejscu. I nieustaloną kwotę ukradł i nie zabrał mu. Tak, ale to chodziło, nie, to było naprawdę, to jest jakiś autentyczny wyrok. I wiecie Państwo, można się w pewnym momencie zastanawiać, czy my jesteśmy po prostu, bo tu się przypominają te opowieści. Myśmy to jako uczyliśmy się historii. To była kiedyś taka naprawdę autentyczna historia o kolesiach, którzy zostali gdzieś tam złapani to było na początku na przednówku tych wielkich w Rosji sowieckiej procesów i rozstrzeliwań. Stwierdzili, że się przyznają do czegoś, co jest tak absurdalne, że nikt nie uwierzy, więc wyszli i powiedzieli, że planowali przekopać się do Japonii, że robili tunele, no i tamtędy mieli wyjść samuraje, po prostu zdobyć i od Syberii odłączyć od Związku Sowieckiego. Co on wysłuchał i dał za to czapę po prostu. Jest, jak powiedzieli, prawda? Przyznanie się klował dowodów. Więc z tym trzeba, z takim sarkazmem, trzeba ostrożnie. W każdym razie, drodzy Państwo, mamy do czynienia z upadkiem dyktatury, która mimo wszystko, ja powiem Państwu, że jak teraz będziemy patrzeć na to, to się wszyscy za głowę łapią, jak to mogło funkcjonować 8 lat. Że 4, ale że 8. Że kolesie, którzy jeszcze chwilę temu wyzywali Komisję Europejską od marionetek Niemiec, to po tygodniu. Wery jurowej stoją i płaczą Tak, z komlą tam. żeby ona tutaj coś zrobiła, żeby te Niemce, co po prostu chcą nam zabrać niepodległość i tego, żeby one przywróciły ten Ta demokratyczny. wyimaginowana wspólnota, żeby pomogła. Tak? Imaginacja, żeby przyszła i pomogła. Tak? Ale to jest po prostu, wiecie Państwo, to jest tak, że oni nie byli wspaniałomyślni w zwycięstwie, ale w porażce są żałośni. Byli Stał ten buci. najmądrzejszy człowiek świata, stał, ale wysłał panią Witek na pierwszy strzał. Pani Witek mówiła, że ona się nie skarży. 3 razy mówiła, że się nie skarży, ale żeby coś z tym Jurowa zrobiła. Tak. To po prostu komedia. Więc. Janek także się przybliżył. Nie, jeszcze nie. Mam nadzieję, że żyje. Nie, no proszę, niech przeżyje. Nie, nie, nie tak, że spojrzał. Nie, no. Mam nadzieję, że jeszcze to nie to. Ale nie, to my tak mówimy. W każdym razie po kolei zostaje Krajowa Rada Sądownictwa, bo to mówiłem, co to jest Krajowa Rada Sądownictwa? To jest takie ciało, które było złożone z sędziów i z polityków, przy czym polityków wybierał parlament z grubsza, a sędziowie wybierali się sami, samorząd sędziowski. I następnie to ciało decydowało o tym, kto może zostać sędzią, albo opiniowało tych, którzy mogą awansować wyżej. Tak to sobie funkcjonowało. Co zrobił PiS? Po pierwsze, przerwał kadencję konstytucyjnego organu. Żeby nie było, to ja się powołam nie na jakiś autorytet pseudoprawniczy, który oczywiście nienawidzi Jarosława Kaczyńskiego PiS-u, jest po prostu tego. Ja się powołam na pana Krzysztofa Szczuckiego, który mówił nie tak dawno, żeby nie wolno przerywać kadencji konstytucyjnych organów. Że nie wolno tego robić. Teraz mówił to samo, mówił
Wąsik o kadencji stróżnego na stanowisko CBA, tak samo mówił Mariusz Kamiński. A oni wzięli i uchwalili rozwiązanie prawidłowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa tylko dlatego, że wiedzieli, że ich Trybunał Konstytucyjny już tego nie zmieni. Tylko dlatego, że wyłączyli bezpieczniki. Dlaczego wyłączyli bezpieczniki? Dlatego, że w 2015 roku wybrali nielegalnie pięciu sędziów, chociaż prawo mieli do wybrania dwóch. Dlaczego, w jaki sposób to zrobili? Zacznijmy od tego, że Platforma Obywatelska się nie popisała i odchodząc postanowiła wybrać dwóch na zapas sędziów, których powinien był wybierać nowy parlament. Podejrzewali, że przegrają wybory i uznali, że to będzie fajny pomysł, jak będziemy mieli po prostu dwóch więcej i będziemy dłużej trzymać PiS za mordę w Trybunale Konstytucyjnym. No ale PiS wszedł do Paltego. Ta cała sprawa została co prawda zaskarżona do profesora Andrzeja Rzeplińskiego, do Trybunału Konstytucyjnego, który uczciwie po prostu dwóch z pięciu sędziów po prostu uznał za niesłusznie wybranych i odrzucił ich. Ale Jarosław Kaczyński, wykorzystując fakt, że poprzednia większość parlamentarna dopuściła się deliktu, po prostu, czyli złamania konstytucji, uchwalił po prostu ustawę, uchwałę, że wymienia sobie pięciu sędziów. No i w tym momencie trzech prawidłowo wybranych Duda powiedział, że nie zaprzysiągł, tylko zaprzysiągł sobie pięciu prawidłowo tych. Wiecie Państwo, wtedy właśnie za przeproszeniem zabrakło pana pułkownika Bartłomieja Sienkiewicza, który powinien był doradzić opozycji, w której się wtedy zajmował, jak mu tak dobrze szło i skutecznie, aby tych trzech wysłało po prostu pocztą przysięgę do Andrzeja Dudy, następnie stawiło się u profesora Andrzeja Rzeplińskiego, który by ich wyznaczył do składu i byłby gigantyczny problem dla nich. Ale wszyscy szli z PiS-em na miękko i przyszli, no dobrze, no tego, więc pan profesor Rzepliński dał tym trzem kolesiom, którzy byli nieprawidłowo wybrani, dał jakieś pokoje, oni sobie przychodzili do pracy, dostawali sobie pensję, przez rok nie robili nic. Ale po roku, jak pan profesor Rzepliński skończył kadencję, wybrano panią profesor, nie profesor, co ja to mówię, to ksywa z czasów okupacji, panią magister kucharkę, panią Julię Przyłębską. Już jeszcze się człowiek nie obudził dobrze. Natomiast więc wybrano ją i ona dopuściła tych kolesi do orzekania. I nagle nic z tego nizowego okazało się, że za chwilę PiS miał już większość. I oni wtedy postanowili, skoro już mieli większość w Trybunale Konstytucyjnym, który normalnie wymiana trwałaby X lat, to postanowili uchwalić po prostu przejęcie sądów, bo wiedzieli, wiadomo było, że sądy i ten, że sądy no, nie zostaną już, że tak powiem, uznane za niekonstytucyjne. I oni po prostu uchwalili, że zamiast sędziów wybierać sędziowie, będą wybierać spośród sędziów, będzie parlament wybierał. I tak to w skrócie wyglądała ta cała tego. Tylko co się stało? Oni zaczęli wybierać sędziów, którzy są po prostu podatni na naciski i zaczęli wybierać sędziów, którzy po prostu wydają takie wyroki, jakie oni chcą. Koniec, kropka. I oni tam krzyczeli, że to jest legalne, bo w innych są kraje, w których to parlamentarzyści wybierają sędziów. Tylko, że to było niezgodne z polską konstytucją, to jest raz. Bo to było śmieszne, czego mało osób rozumiało, że to Unia Europejska broniła praworządności w ten sposób, że Unia się upominała za polski Trybunał Konstytucyjny, który już nie działał. Nie wiem, czy udało mi się to w sposób zrozumiały wytłumaczyć, ale Nie, to jest bardzo jasne, bardzo klarowne, Janku, nie, spokojnie. nie, to jest tego. I to jest druga rzecz, którą muszą zmienić ludzie, czyli i rozwiązać problem z neosędziami, czyli przede wszystkim z takimi, tam jest sporo kreatur, ale to chodzi o tych ludzi takich bardzo, ja nie będę wymieniał ich po nazwiskach. Państwo, oni mają po prostu, to są tacy kolesie, którzy atakowali z tych sędziów, którzy zachowywali się porządnie, którzy po prostu nie dopuszczali ich do zasiadania w sądach. Kolesie, którzy po prostu wyrabiali różne przedziwne figury, no i oni powinni odejść z zawodu. No Ziobro wybrał też takich najgorszych, tak jak Jarosław. Wybrał tych Tak, ludzi, chociażby tych hejterów, tych tak, właśnie też jeszcze tam. mam w ogóle, drodzy Państwo, zostali złapani kolesie, którzy mając tytuły sędziowskie, brali kwity z teczek personalnych, z różnego researchu, dawali to pani, która atakowała z anonima po prostu sędziów, którzy się nie poddawali tej
po prostu. Prywatnymi sprawami, jakimiś rzeczami takimi. Tak. I to jest, Niżej teraz krytyki. tak, i to jest do zrobienia. Co to będzie oznaczało? To będzie oznaczało, że powoli zaczną się czyścić sprawy sądowe. To już znowu, to nie będzie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale będzie jasne, że ci, którzy brali awanse, bo tu chodzi o awanse, brali na przykład awanse do sądów najwyższego. Ten sąd najwyższy po prostu, to mówi o tym pan wyraźnie, pan sędzia Waldemar Żurek, sąd najwyższy musi zostać wyczyszczony z sędziów, neosędziów, koniec, kropka. I tu inaczej nie może być, bo to wszystko są ludzie, którzy po prostu poszli tam świadomie dla kariery, dla kasy. Mówimy o neosędziach, którzy ludzie, którzy nie, przykład nie byli sędziami, nagle zaczęli być sędziami, po prostu wchodząc do Sądu Najwyższego. To jest jedna rzecz. I druga rzecz to jest ten nieszczęsny Trybunał Konstytucyjny. I Tomku, wtedy będzie Janku, taka. jeszcze zwróciłbym uwagę teraz, panie premierze, panie pułkowniku, inni szanowne panie i panowie, teraz jeszcze kierunek Obajtek, bo to jest ważny kierunek. Mam nadzieję, że to też niedługo zrobi, bo już wiem, że kierunek taki nasz ulubieniec, który się lubi zamieniać na willę, wiecie, to tam to już jest niedużo, to już. Jego właśnie koledzy dostarczają materiały i chcą mu podziękować. To tak to wygląda. Kurski wróci do kraju niedługo, wszyscy go lubią. Także naprawdę warto żyć, aż chce się żyć. Bardzo przyjemnie. Ja nie wiedziałem, że tyle spowodują oni u nas tego zgorzknienia. I my będziemy się cieszyć, że wraca normalność, że ktoś idzie siedzieć. A teraz autentycznie cieszę się, że Kamiński z Wąsikiem odpowiedzą, odpokutują za to, co zrobili wszystkim. Już nie chodzi tylko o mnie, bo ja jakoś to przeszedłem i jest w No dobra, porządku. chodzi o ciebie, mówmy się, już nie zgrywajmy się. Nie, Janek, nie. Wiesz, co ci powiem? Janek, ja dałem radę, ale jak patrzę na tych ludzi, którzy mi to wszystko szykowali i robili, to powiem ci, że słabo. Ja się tego więzienia w pewnym momencie przyzwyczaiłem, bo naprawdę, wam szczerze, przyzwyczaiłem się i radziłem sobie tam jakoś. Natomiast widziałem tam takie sytuacje, takie przypadki. No wiesz, ja byłem w jednym korytarzu na Białołęce, no można powiedzieć, na jednym oddziale, dwie cele obok Sławomira Nowaka. No, powiem państwu, że później siedział na pojedynce Nowak, ale Nowak ciężko to przeszedł. Ciężko to przeszedł i zrobił. Tutaj rzeczywiście mówiłeś o tej sytuacji, że kiedy siedzisz w kajdankach na rękach i myślisz, że sąd będzie okej. Okay. Ja wierzyłem, jako znany optymista, ja wierzyłem, że będzie okej okay przy pierwszym sądzie. Bo wszystko w porządku. Ja pokazałem sądowi, przecież tutaj są dowody, że tutaj to co mówi prokurator, to jasne, to jest nieprawda. Te dowody są w pokoju obok. I sąd się nie zdecydował, żeby sięgnąć do pokoju obok i wziąć te dowody, pokazać. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że tak może być. Tak może być. Tak może być. I już tak nie będzie. Tak naprawdę może być, że pokazujecie państwo, Wysoki Sądzie, tu obok są dowody, ja pokażę za chwilę, tylko otwórzmy telefon, otwórzmy te rzeczy, które są, ja wskażę, że ja jestem niewinny, ja stąd wychodzę. Nie. To wszystko, koniec, do widzenia. Idziesz siedzieć. Tak. Także rzeczywiście to jest ważne. Szanowni Państwo, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa i no oczywiście Spółki Skarbu Państwa. Ja mam nadzieję, że jak najszybciej, bardzo mi się podobał piękny tytuł w jednej czeskiej gazet, Koniec Dona Orleone, to oczywiście o panu Danielu Obajtku. Spółki Skarbu Państwa, potem rzeźnia, szczególnie wśród ludzi, którzy są zatrudnieni przez PiS, bo to chodzi, bo to nie chodzi o ludzi kompetentnych, nie chodzi o wszystkich, którzy tam zaczęli pracować w ciągu 8 lat, tylko tych, którzy tam na przykład nic nie robili, bo sporo takich osób tam jest. Niektórzy ludzie to nawet się, z tego co słyszeliśmy, nawet w pracy nie pojawiali. Byli tacy ludzie, po prostu dostawali tylko przelewy na konto. I powoli zacznie to wyglądać normalnie. Ja tylko oczekuję rozprawy z tymi, którzy przez 8 lat robili państwu wodę z mózgu. Ja chcę po prostu, bo tego nie da rady zrobić nikt, żeby premier powołał pełnomocnika do spraw po prostu podliczenia tego, ile
Bo to trzeba zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, ile tych pieniędzy zostało przelanych z różnych ministerstw do redakcji sieci, do redakcji, czyli do spółki Fratria, bo to lepiej, czyli wydawca sieci w polityce.pl, do spółek wydających, Sakiewicza wydających te media typu Gazeta Polska, typu portal niezależna.pl, do telewizji Republika i tak dalej. Ale oprócz tego, i to jest najtrudniejsze, znaleźć sieć powiązań między dziennikarzami, pracownikami mediów, bo to tak może lepiej, a władzą. Krewni, wiem, że tutaj jest, powiedzmy sobie, cienka, czerwona linia, jak to zrobić, ale to da radę to wymyślić. Wiesz, co rozbrajająca jest ta narracja, którą się słyszy u nich, bo oni mówią tak. No przecież było dobrze, bo TVN, no to wiadomo, że elektorat miał swoje media, ten TVN-owski. Ten elektorat taki po środku to miał swoje media, bo miał Polsat. A my mieliśmy telewizję. Tylko tutaj już nawet pani redaktor Gozdyra mówiła, no ale my jesteśmy prywatnymi telewizjami. No. Także tylko tyle, że oni, no wy żeście, Kaszyński, tak już wam powiem, a po 17 Zosiu, nie kupiliście sobie telewizji. Mieliście kupę pieniędzy, mieliście możliwość i żeście nie wydali nic, żeby sobie kupić telewizję. Jakbyście sobie zrobili jakąś prywatną, to byście sobie mieli. A wy żeście nas wszystkich opodatkowali, i z naszej kasy uważaliście, że my wam musimy kupić. To rzeczywiście tak, jak tak trzech sąsiadów by kupiło sobie samochód, a czwarty powiedział: dobra, a mnie kupi państwo, bo ja też chcę mieć. I by mu musiało mu kupić, bo wszyscy na ulicy mają, prawda? To i on musi mieć. I tak Jarek dochodził, bo Jarek całe życie tak miał. Jarek, a dlaczego ja mam nie mieć telewizji, jak mogę mieć? Wszyscy mają. A że nie zapłacił, tylko zerżnął z naszych pieniędzy, to jest już nieistotne. To się nie liczy. Tak jak dostali willę, tak jak dostawali całe życie, się migali i dostawali wszystko od państwa, tak jak dostał srebrną, tak uważał, że dostał telewizję. Szanowni Państwo, Sekret Mądrości Żydów, Historia Ekspert, to jest magazyn, którego jesteśmy jako Instytut Zarządzania Informacją wydawcami. Historia Ekspert, to jest właśnie tytuł, jeden z trzech tytułów, który wydajemy. W tym numerze, oprócz tematu okładkowego, polecam Kot Leonardo da Vinci, co genialny Włoch ukrył w Damie z łasiczką. Sprawiedliwe krucjaty, czyli temat o tym, że ten najazd chrześcijańskich rycerzy na Ziemię Świętą to wcale nie była agresja. A dlaczego, to proszę sobie przeczytać. W dobrych kioskach, w dobrych empikach. Wójcik, powiem ci tak po męsku, słuchaj, wiesz co, ale to naprawdę są jaja, że wy żeście poszli siedzieć dlatego, bo dobrą ekspertyzę napisała pani profesor Pawłowicz. To już są jaja, to jest ironia losu, naprawdę. Bo wy dlatego siedzicie, że ona rzetelnie podeszła do pracy i na podstawie tej ekspertyzy już wcześniej sędzia Łączewski wam przywalił wyrok. Zresztą teraz sąd zmniejszył wam bardzo ładnie, ale w pełni się zgodził ze stanowiskiem sądu i stwierdził, że sprawa została przeprowadzona naprawdę zgodnie z kanonami sztuki. Bardzo dobrze. Sędzia Łączewski otrzymał dobrą ocenę. To na pewno podziękujcie pani profesor Pawłowicz. Jest okej. Tak, drodzy Państwo, podziękujemy my też pani profesor Pawłowicz. Bardzo dziękujemy pani profesor. To Jakby pani była chciała dobra. jeść w każdym miejscu, to nie ma najmniejszego problemu. Na sądzie ostatecznym na pewno nie zostanie to wzięte pod uwagę, o ile sąd ostateczny istnieje. Szanowni Państwo, do zobaczenia.